Miałem okazję, okazję ostatnio korespondować z pewną kobietą, która została do mnie przekierowana przez moją znajomą, z racji tego, że zajmuję się bioetyką, z racji tego, że, że problemy takie związane z pewnymi dylematami w medycynie są, są mi zawodowo bardzo bliskie i nad którymi staram się zatrzymywać. Ta kobieta już w pierwszym zdaniu, gdy, gdy je napisała, spowodowała, że musiałem troszeczkę zmienić pewne plany wieczorne. I, I nieco dłużej zastanowić się nad pewnym problemem. A ten problem brzmi ciąża pozamagiczna. To jest sytuacja, która, którą ja z literatury oczywiście znałem i, i, i znam nadal. To jest taki moment, tak dla przypomnienia, w którym dziecko, dziecko, które już zaistniało, które się pojawiło, nie umieszcza się tak, jak standardowo byśmy mieli do czynienia w ciąży, czyli w, w macicy kobiety, tylko umieszcza się najczęściej w jajowodzie, Jakby zatrzymuje się ten jego rozwój, i nie jest on, y, owy rozwój tak naprawdę dalej możliwy do realizacji. W, w macicy, jak wiemy, Dziecko w pewnym momencie zaczyna być karmione, jest, jest pępowina, następuje ta niesamowita taka koegzystencja i relacja istniejąca między kobietą i, e, i dzieckiem. Ja już chyba o tym mówiłem, to jest tak, trochę jak śpiewa, a tak zidrak, więc teraz serca mam dwa. E, w wypadku ciąży pozamacicznej e, nagle pojawia się zdarzenie totalnie dramatyczne, totalnie dramatyczny moment, w którym dziecko e, zaczyna rozwijać się, to znaczy, mówiąc prost, po polsku, zaczyna rosnąć. W jawodzi tej kobiety. Do czego to prowadzi? No, po pierwsze, doprowadza to do tego, że to dziecko nie rozwinie się nigdy prawidłowo, to znaczy ono nie urośnie, ono nie ma skąd się karmić, dlatego że ono nie ma tego typu miejsc, tego typu warunków i tego typu środków, które pozwoliłyby mu w jakiś sposób się rozwinąć. To jest jakby pierwszy element. Drugi element polega na tym, że rozrost tego, tego dziecka doprowadza do stanu zagrożenia dla życia i zdrowia tej kobiety. Dla, dla zdrowia to zostawię, bo, bo gdybyśmy tak precyzyjnie spojrzeli na ciążę, to każda ciąża stanowi zagrożenie dla, dla zdrowia kobiety dlatego że może się pojawić nie wiem, zmienność nastroju, może pojawić się cukrzyca ciążowa, ba mogą pojawić się nawet zakrzepy, które związane są wprost na przykład z długotrwałym leżeniem kobiety, która musi przyjąć bardziej taki horyzontalny tryb życia w ciąży. Ciąża pozamaciczna zmienia zupełnie rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że rozwijające się dziecko, może mówiąc wprost, doprowadzić do pęknięcia jajowodu, do, do do jego zniszczenia, może pojawić się tak poważny krwotok i tego typu niebezpieczeństwo istnieje, który doprowadzić może po prostu wprost do śmierci tą kobietę. I mamy pewien problem, ponieważ tutaj pojawia się to, to klasyczne pytanie: czy można w tym wypadku przeprowadzić aborcję? Czy aborcja w tym momencie będzie czymś dym, złym, czy też będzie czymś dobrym? Czy my mamy możliwość przeprowadzić aborcję, a być może mamy obowiązek przeprowadzić aborcję? Pamiętam, gdy studiowałem bioetykę, zadawaliśmy te pytania naszym wykładowcom, bardziej doświadczonym, starszym itd. I, I wtedy z perspektywy etycznej mówiono nam o tak zwanej zasadzie podwójnego skutku. W prawie karnym powiem, że to jest tak zwany stan wyższej konieczności, gdzie wchodzimy trochę w rolę wagi i musimy zważyć, które prawo i która, y, które dobro, która rzeczywistość jest ważniejsza: czy życie dziecka, czy życie matki w tym wypadku, prawda? Abyśmy powiedzieli. Stan wyższej konieczności w etyce jest czymś, co idzie troszeczkę dalej, bo to jest taka sytuacja, w której my podejmujemy pewne działanie, które z natury swej może prowadzić do tragedii. W tym wypadku tragedią tą będzie śmierć tego poczętego, nienarodzonego jeszcze dziecka, mającego najczęściej na tym etapie 4, 5, 6 tygodni. I to będzie sytuacja śmierci tego dziecka. Przy czym stan wyższej konieczności i zasada podwójnego skutku tutaj polega przede wszystkim na tym, iż my nie chcemy śmierci tego dziecka. My chcemy uratować życie kobiety i dziecka, natomiast mamy logicznie rację, emocjonalnie świadomość tego, że nie uratujemy życia tego dziecka. To jest pewien dylemat, to jest pewna sytuacja, która jest sytuacją dramatyczną, dlatego że to dziecko, ono nie jest tylko biologicznie widoczne dla lekarza, ginekologa, położnika. Ono jest przede wszystkim tak, jak już wspominałem o tym i, i takie mam wyobrażenie tego jako mężczyzna, być może niedoskonałe, ale, ale spróbuję jednak iść tym torem. To dziecko istnieje przede wszystkim w głowie tej kobiety, ono jest wyobrażone. Te, te, te dwie kreski na teście ciążowym są konkretną informacją: tak, nie będę mamą, jestem mamą, ja już jestem mamą. E, mężczyzna w tym momencie dowiaduje się, że już jest ojcem, i nagle okazuje się, że to marzenie, to pragnienie, ten cud nagle znika. I pytanie, czy to jest wina tej kobiety? Nie. Trzy razy powiem nie, nie i jeszcze raz nie. To nie jest żadna wina tej kobiety. To jest sytuacja, która jest sytuacją nierozwiązywalną. To jest taki moment, w którym nie ma możliwości uratowania życia tego dziecka. Jeżeli to dziecko będzie dalej rosło, może doprowadzić rozrost tego tej ciąży. Już tak będę mówić bezosobowo w tym momencie, celowo w tym momencie, bo to też nie jest oskarżenie tego dziecka, ale rozrost tej ciąży może doprowadzić wprost do śmierci tej kobiety, do śmierci, która nie powinna zaistnieć. Tak, nie powinna zaistnieć też śmierć tego dziecka. I dlatego konieczne jest podjęcie działań chirurgicznych, które są działaniami dramatycznymi. Bo to nie jest intencjonalne działanie abortera, mordercy i nie wiem, kogoś, to jest wyrafinowany, byśmy powiedzieli takim ostrym językiem pro-life. To nie jest twarz, nie wiem, lekarza, którego widzieliśmy na wspominanym tutaj filmie, nieplanowane, który z jakąś zimną, totalnie w ogóle twarzą, e, osobą e, wciska jakiś przyrząd, który doprowadza do śmierci 12-13 tygodniowe dziecko. Nie. To jest sytuacja, w której lekarz musi natychmiast ratować życie tej kobiety. Bo jeżeli tego nie zrobi, to to dziecko zacznie w pewnym momencie czerpać, tak naprawdę, wyżywienie, będzie próbowało ratować się, tak naprawdę, tak naprawdę, doprowadzając tą kobietę do śmierci, więc będzie rosnąć w tym wypadku i może to doprowadzić ją do śmierci. To jest sytuacja, która jest sytuacją dramatyczną, i nierozwiązalną. Ja w ogóle staram się unikać ostatnio tego typu ocen, tego typu kwalifikacji z jednego prostego powodu. Są takie momenty, w których my bardzo mocno musimy odnieść się przede wszystkim do racji naszego sumienia. Są takie momenty, w których tak naprawdę tylko i wyłącznie kontekst pewnej sytuacji pozwala na dokonanie pewnej oceny. I tak naprawdę ta ocena, nawet w pewnych momentach, myślę, że nigdy nie może być oceną kategoryczną. To, co kategorycznie trzeba powiedzieć w tym momencie, to to, że kobieta, która ma ratowane życie w tym momencie, nie jest niczego winna. To nie jest zabójstwo tego dziecka. To jest moment, w którym trzeba ratować życie tej kobiety, i niestety w trakcie ratowania tego życia. Niestety jedna osoba albo jest ewakuowana, ponieważ już zmarło to dziecko, albo niestety w trakcie tej ewakuacji to dziecko traci życie nie dlatego, że jest pozbawiane tego życia, tylko dlatego, że jest jeszcze na takim etapie, w którym to życie nie zaistnieje, ono się nie będzie rozwijać. Być może kiedyś będzie taka możliwość, o tym wspominał kiedyś pan dr Tomek Rożek w różnego rodzaju publikacjach naukowych, iż pojawią się tak zwane sztuczne macice. Być może będzie tego typu możliwość w przyszłości, w której te kruszyny malutkie, które nie mogą się rozwijać, będą przenoszone do sztucznej macicy po to, żeby tam rosły. To jest zupełna pieśń przyszłości. Nie wiem, jak będzie ta sytuacja. Ta sytuacja też może się wiązać z kolejnymi dylematami etycznymi, bo nagle zaczniemy produkować tak naprawdę dzieci, czego nie powinno coś mieć miejsca. Ale wracając do sytuacji tej dramatycznej, o której powiedziałem, myślę, że kluczowe jest coś zupełnie innego. W tym momencie, na co zwróciła mi uwagę kobieta, która jest położną, która wiem, że jest wielką e, zwolenniczką w ogóle aborcji, aborcji eugenicznej, nie ma z tym, e, nie wiem, czy nie ma z tym problemu, bo nie chcę tego oceniać, natomiast e, w dyskusjach ze mną wielokrotnie zwraca uwagę na inne zdanie. Ona zwróciła uwagę na fundament tej sytuacji. Po każdym tego typu zdarzeniu kobieta ma prawo a personel ma obowiązek udzielić jej wsparcia. Nie tylko wsparcia medycznego w postaci sprawdzenia, brutalnie rzecz biorąc, czy wszystko oczyścił w organizmie kobiety, tylko wsparcia psychicznego, wsparcia emocjonalnego. Nie może być sytuacji, w której ta kobieta nagle jest po prostu wypisywana do domu. Dlaczego? Bo to jest nieludzkie, to jest niemedyczne. A w relacji do drugiego człowieka postępujmy po prostu jak człowiek.